Okej, cześć, witajcie. Tak jak widzicie, mam tu mały znaczek. Ostatnio, tydzień temu, w niedzielę niestety miałem mały wypadek, bliskie spotkanie z drzwiami. Przez to uszkodziłem sobie delikatnie też odcinek szyjny, nie mogłem trenować. Zrobiłem sobie tydzień przerwy, ale dzisiaj właśnie robimy pierwszy trening po takowej przerwie. Trening będzie odbywał się w garażu mojego kumpla. No i dzisiaj lecimy z martwym ciągiem klasycznym, zobaczymy na jaki ciężar wejdę, to głównie będzie zależeć od tego, jak będę się czuł jako taki pierwszy trening dołu po 3 tygodniach przerwy, plus jeden, no wiadomo, w tym wyszedł jeden dodatkowy nieprzewidziany. No to tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, czego mogę się spodziewać, no ale zobaczymy, więc lecimy z tym. Zobaczcie, troszeczkę brzuszek urósł. Już pas ledwo co się zapina, już nawet ręki nie wsadzę, nie ma opcji, ledwo palec wchodzi, trzeba go troszeczkę poszerzyć. No dobrze, że skończyłem masować, bo już tutaj mało miejsca się robi na tym pasie, ale okej, lecimy na trening. Okej, dobra, jesteśmy już na miejscu, tak to mniej więcej wygląda, tutaj sztanga, Julka, zaraz tutaj rozłożymy sprzęt i lecimy z martwym. Okej, i tak wygląda dzisiaj stanowisko do martwego, taka prowizorka, ale już lepsza niż u mnie, tutaj o, zaczepione, ściśnięte ciężarami opony, na sztandze tutaj aktualnie 123 kg, no i akurat z tego co tu wyliczyłem, mamy 21,5 cm, czyli centymetr deficytu. Zaczynamy trening klasycznym. Okej, dobra, teraz trenujemy zamek. Dobra, dobra, wypadło przypadkiem. No i okej, lecimy serię główną, 193 kilo. Ciężko. Ale ty chwyt puścił to temu. Trzecia seria, trzecie powtórzenie. To normalnie już mi się rozjechało z łapy ta sztanga. Okej, dobra, i zostały mi teraz tylko siady high bar. Tutaj już rozgrzewki nie będę nagrywał, więc od razu przejdziemy do głównej serii. Dzisiaj 120, dosyć lekko, no taki rozruch, żeby wdrożyć się w te treningi, bo akurat już po samym martwym zauważyłem, że mam delikatne spadki, więc nie przedłużając, lecimy dalej. Nagrywasz? No, nagrywam. Chyba, że bolę. Coś pierdolę w tle. Dobra. Okej, dobra, i zostały mi w sumie jeszcze tylko same izolacje na nogi, czyli prostowanie nóg i uginanie sandlami, więc w dalszej części treningu po prostu już nie będę nagrywał. Siema! Siema, siema, no i przechodzimy z tym dalej. Okej, dobra, mamy czwartek, dzisiaj jest trening dołu,
tylko tym razem troszeczkę inny sposób. Tutaj troszeczkę dołożyłem właśnie dynamicznych ćwiczeń, a mianowicie zarzuty. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdą. Jest to też również taka alternatywa do budowania siły w martwym ciągu. Tylko że tutaj właśnie wykorzystujemy moc mięśniową, a nie stricte taką siłę. Więc no, zobaczycie, jak to dalej wygląda. No i lecimy z rozgrzewką i z całym treningiem. Ring! No okej, dobra, lecimy teraz z serią główną. No i okej, jestem już po zarzutach. Poszły dosyć gładko, dzisiaj troszeczkę z większym zapasem trening, jeżeli chodzi o to ćwiczenie. No a tutaj macie resztę treningu, jak to wyglądało. Wszystkie 5 na 5 zrobione. No dobra, to teraz przechodzimy do jeszcze dwóch serii siadów high bar, żeby troszeczkę nabić objętości w tym ćwiczeniu. No i żeby ten przysiad nie spadł przy pikowaniu martwego, żeby potem nie mieć dysproporcji między przednią taśmą a tylnią. No i coś będę wiercić. No okej, okay, dobra, no to lecimy z główną serią siadów. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. No i co tu mogę rzec? Progres jest dosyć dobry. Przyznam, że trochę siady te mnie wymęczyły na 12 powtórzeń. To już trochę było czuć kondycyjnie. Zwłaszcza już przy troszeczkę większym ciężarze. Aczkolwiek jak na mój max w przysiadzie to nie jest jeszcze dużo. Chociaż tutaj akurat robiłem high bar. To mimo wszystko po tak długiej przerwie siła dosyć szybko wróciła w tym boju. Bo ostatnio na treningu właśnie było po martwym 135 na 5, a tutaj tylko 5 kg mniej, czyli 130 i na 12 powtórzeń, czyli ponad 2 razy tyle zrobiłem. Przy tym 12 powtórzeniu czułem jeszcze zapas, ale zobaczymy za tydzień jak pójdzie. Może wejdę na troszeczkę wyższy ciężar, akurat dodam też, że ta sztanga jest dosyć twarda. Co za tym idzie, łatwiej się robi na niej przysiady. No i zostały mi tylko jeszcze izolacje na nogi i tą ćwiczonką na brzuch, więc przechodzimy już do podsumowania. Co do martwego, w poniedziałek poszedł sobie jako tako. Myślałem, że wejdę na trochę wyższy ciężar. Jednak mam już delikatne spadki. Po takiej przerwie akurat tu 3 tygodnie mi wyszły zamiast dwóch, których planowałem. Ale i tak nieźle, ta siła dosyć szybko wróciła, bo w ciągu 3 dni dołożyłem się jeden powtórzeń w przysiadzie. Więc myślę, że góra tydzień i będę w punkcie wyjścia. Co do tego martwego jeszcze dodam, że sztanga troszeczkę mi do przodu uciekała. Więc tutaj jeszcze będzie technika do opanowania przy wyższych ciężarach. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Plus jeszcze dodatkowo chwyt mi ograniczał, bo robiłem ten martwy bez pasków.
Więc myślę, że na faskach może i te jedno, dwa powtórzenia więcej bym zrobił, aczkolwiek ciężko mi stwierdzić, bo tak jak zauważyliście, to ostatnie powtórzenie, to już nawet nie zablokowałem go, tylko od razu sztangę opuściłem ze względu na to, że kciuki mnie bolały. Ale myślę, że do zawodów na spokojnie wyrobię. Czucia raczej jego brak w tych kciukach przy zamku. Przysiadu jest troszeczkę więcej, ale aktualnie jako podtrzymanie i plus dodatkowo też trochę alternatywa na trening tego właśnie biodra, też pod kątem martwego, żeby jednak nie ryzykować i się nie przetrenować zbytnio. Martwy mam tylko dwa razy w tygodniu, taki cięższy, plus do tego jeszcze zarzuty. Za tydzień w poniedziałek na pierwszy rzut pójdę front składy i później będzie po nim martwy. A pierwszy tydzień mam właśnie martwy ciąg klasyczny i po nim właśnie siadę high bar już. A dlaczego high bar? Z względu na to, żeby po prostu tej tylnej ciaśmy już zbytnio nie dociążać i żeby wypracować troszeczkę ten czworogłowy, żeby nie stracić właśnie na tym przysiadzie. No i tak widzieliście, w czwartek pokazałem ćwiczenie, a raczej sposób też trenowania martwego ciągu w sposób dynamiczny. Jak zauważyliście, nie robiłem tego dużym ciężarem, ale mimo wszystko organizm potrzebuje wygenerować troszeczkę więcej siły i to w krótszym czasie, przez co nie obciąża tego układu nerwowego ze względu na to, żeby rozpędzić ten ciężar na tyle, żeby wleciał tutaj na barki. Ale jak widzieliście przy tych zarzutach, moja technika jakaś nie jest ekstrawagancka, no ale niestety to ćwiczenie jest bardzo wymagające. Tutaj akurat akcesoria po treningu dwuboju już. Ale myślę, że i z czasem technika troszeczkę się poprawi. Też planuję stopniowo wchodzić z tym ciężarem, względu na to, że trenuję to na sprzęcie troszeczkę takim niepozwalającym na to, że mogę go rzucać. Bo niestety to jest twarda sztanga, podłoga jest betonowa, no i swoją drogą lepiej tego nie robić. Tymczasem trzymajcie się, siła z wami i do następnego. Bang!